Hej, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem. Po, no, małym czasie oczekiwania na ten odcinek, kolejny, w końcu się on pojawia. No i tak na szybko, na samym początku chciałbym wam powiedzieć parę rzeczy. No i zmywam się i zostawiam was z moim filmikiem, tak? Po pierwsze, w tym materiale zobaczycie moje levelowanie, bicie herosów, tytanu. Nie wiem, czy levelowanie było. No i jakieś handle chyba były. No coś takiego, dla każdego coś dobrego. No a teraz z takich informacji. No ostatnio gram o wiele mniej w Margonem ogólnie. O wiele mniej przy tym wszystkim siedzę. No i tak sobie stwierdziłem, że w sumie fajna ta gierka jest. Fajna była. Tylko no wyzysk CHUJ, tak, no to każdy wie, tak? Kto gra, kto grał i kto zamierza grać, no to niech wie, że to jest wyzysk w ciur. No ale dobra, tak zmieniając trochę kierunek, tak sobie pomyślałem, że ja sobie pogram. Mając wywalone dosłownie na wszystko, dookoła co się dzieje, kto gra, z kim gram, przeciwko komu, dlatego mam pomysł na taką serię. Oczywiście proszę, żebyście to w komentarzu napisali, czy chcecie. Bo oprócz tej, która jest aktualnie teraz, czyli Wszystko i Nic, chciałbym zrobić serię od legendy do legendy. Nazwa może inna niż wszystkie, od zera do legendy, większość osób myślała sobie. No ja mam jednak pomysł od legendy do legendy. A czemu? A temu, iż gdyż ponieważ Bond. Założę sobie nową postać, na jakim świecie jeszcze nie wiem, ale raczej będzie to Priv, bo nie mam zamiaru siedzieć dużo przy tej grze, a na zwykłym świecie musiałbym o wiele więcej. No i seria ta na celu będzie miała zdobycie wszystkich legend, które są. Albo w grze, albo do jakiegoś przedziału. Tylko się jeszcze zastanawiam, bo prawdopodobnie zacząłbym tę serię na Dionizos. I tak to ciągnąłbym tą serię do prawdopodobnie 214, albo, no bo na 300 mam. To albo, no myślę 217, tak? To myślę, żeby była taka optymalna ilość leveli. No oczywiście, jeśli byśmy przebili ten 214, to wtedy by się zobaczyło, co dalej, tak? Ale objaśniając na szybko zasady tego, tak sobie pomyślałem, profkę prawdopodobnie będzie to tancek, tak myślę. Chociaż jeszcze nie wiem, co się zobaczy, może losowa będzie, a może tak, czemu nie. No ale zobaczymy, ale prawdopodobnie tak. No to tak, momencik. No, także pieseł uspokojony. No i tak, wracając sobie, jakby reguł, zasad tej serii wyglądałoby tak, to tak, że od pierwszego levela do tego 200, powiedzmy 17, musiałbym zlotać dosłownie wszystkie, jakie są legendy, dosłownie wszystkie. Tylko zastanawiam się, czy miałoby to w 100% sens, jakbym lotał wszystkie legendy od nowa. No bo część legend już mam, jakby nie patrzeć, tak? Część nawet ze swoimi podpisami. Więc nie wiem, czy to by miało sens, ale ta postać byłaby jakby taką moją, którą idę od początku do końca, lotając wszystkie legendy, tak? Zaczynając od szefa na przykład, idąc przez, nie wiem, złego przewodnika, bawiąc się z mazurnikiem, no nie wiem, co tam dalej, powiedzmy ze stworzycielem jakoś tam za nie wiadomo x lat, aż w końcu kończąc na tym przedziale na 217, czyli tam mniej więcej sekta, demonis, no myślę mniej więcej wtedy, jeśli to byłby ten kończący przedział, to tam byśmy się zatrzymali. Musiałyby być to wszystkie legendy, czyli E2, Herosi. No i czy tytani, to jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie tytani to też być powinni. Jednakże kolejną z zasad, a raczej moim ułatwieniem, jest to, że jeśli zlotam daną legendę inną postacią,
to nie muszę już jej latać na tej postaci, tak? No bo jest to jednak troszkę bez sensu, jak teraz na przykład sobie stoję moim tankiem na poloku, mam już z niego naszyjnik, jakby nie patrzeć, który jest mi średnio potrzebny, ale mam, bo legenda jest bonusem i stoję po łapki. No i powiedzmy w końcu latam te łapki, za 12 lat lutam te łapki i zlotałem je w końcu, no to nie muszę latać ich jeszcze raz, no bo to by było bez sensu. Także myślę, że takie będą zasady. Napiszcie, co o tym sądzicie, jakie macie propozycje ewentualne do tej serii. No i co, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, oglądajcie w sumie dalej, trzymajcie się, do następnego, siemano, cześć. A i właśnie, zapomniałbym pozdrowić jednego ziomka z Dangerous, który mnie o to prosił. Puer Aeternus, pozdrawiam, dzięki wielkie za itki na tego woja, bardzo się przydadzą, w sumie się przydały, bo już to też nie skończyłem go jak film, ale jeszcze raz dzięki. No i do, teraz się żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, cześć.